śmierć po policyjnej interwencji z użyciem paralizatora. Doszło także kilkakrotnie do epizodów nagłego zatrzymania krążenia. Wewnętrzne dochodzenie wykazało, że funkcjonariusze przekroczyli uprawnienia. Wobec policjantów została wszczęta procedura związana z postępowaniem dyscyplinarnym. 10,5 roku więzienia dla księdza, który podawał się za terapeutę. Wyrok jest satysfakcjonujący prokuratora. Sąd drugiej instancji zaostrzył karę dla duchownego. On dodatkowo to przeżywa, ponieważ to nagonka, która jest czyniona na niego. Poligon doświadczalny. Pocisk może pokonać dystans nawet 4 km. Święto Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Te ćwiczenia potwierdzają tylko skuteczność sprzętu i dobre przygotowanie żołnierzy. 18.30 minęła. Monika Buzolska, dobry wieczór. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. W szpitalu w Inowrocławiu zmarł 27-latek porażony paralizatorem w czasie policyjnej interwencji. Mężczyzna miał się awanturować w mieszkaniu w jednym z bloków na osiedlu Rąbin. Dwaj policjanci biorący udział w interwencji zostali zwolnieni ze służby. Śledztwo w tej sprawie wszczęła bydgoska prokuratura. Sąsiedzi zmarłego mężczyzny są w szoku. Powiem, chłopak był dobry. Dla mnie był użyczliwy. Ja nie będę na niego skarżyć. Bardzo był dobrze wychowany. Zawsze drzwi przytrzymał. Pamiętam, byłam po operacji, to i zdrówka życzył. Nie wiadomo zatem, co dokładnie stało się w środę za drzwiami jednego z mieszkań przy ulicy Błaszka. Funkcjonariusze zostali wezwani do mężczyzny, który miał się awanturować i wyrzucać meble i sprzęt RTV przez okno. Wszędzie rzucał. To pani powiem, że patrzyłam w oknie, to jakiś człowiek rzucał. Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna przed awanturą spożywał alkohol. Z relacji policjantów, którzy przyjechali na miejsce, wynika, że 27-latek leżał na podłodze, a w trakcie interwencji stał się agresywny. To wtedy funkcjonariusze użyli wobec niego siły i tasera, czyli paralizatora. Mężczyzna stracił przytomność. Około godziny 21 karetką został przewieziony do inowrocławskiego szpitala. Trafił do nas do szpitalnego oddziału ratunkowego w stanie ciężkim, krytycznym, po nagłym zatrzymaniu krążenia. Z uwagi na stan pacjenta, pacjent został natychmiastowo przyjęty do oddziału anestezjologii intensywnej terapii. Podczas hospitalizacji kilkakrotnie także doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Lekarzom nie udało się uratować życia 27-latka. Mężczyzna zmarł w szpitalu w czwartek rano. Sprawą zajęła się prokuratura okręgowa w Bydgoszczy i policja. Po otrzymaniu informacji o śmierci mieszkańca Inowrocławia działania rozpoczął Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z funkcjonariuszami Biura Kontroli Komendy Głównej. Przejrzane zostały nagrania z kamer na mundurach interweniujących funkcjonariuszy. Nagrania z kamer, które zostały przez nas obejrzane, w naszym przekonaniu świadczą o tym, że policjanci w sposób nieuzasadniony użyli środków przymusu bezpośredniego. Jest to w tej chwili przedmiotem śledztwa prokuratury. Zdaniem policji mundurowi przekroczyli swoje uprawnienia. Wszczęto wobec nich postępowanie dyscyplinarne. Obaj zostali wydaleni ze służby. Jeden z nich w policji pracował od ponad roku, drugi od 6 lat. W sobotę mężczyźni zostaną doprowadzeni do prokuratury. Jutro będą znane także wyniki sekcji zwłok. Być może pozwolą odpowiedzieć na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną zgonu 27-latka z Inowrocławia. Agata Chyłka, Wnuk, TVP3 Bydgoszcz. 10,5 roku więzienia dla księdza z bydgoskiej parafii za wykorzystywanie seksualne 10 osób, w tym nieletnich. To drugi wyrok w tej sprawie. Za pierwszym razem kara była łagodniejsza, bo wyniosła 3 lata. Ksiądz RVK nie przyznaje się do winy i jego adwokat już zapowiada apelację. Ksiądz przez wiele lat miał zapraszać do swojego mieszkania na terenie jednej z bydgoskich parafii osoby, w tym nieletnie, pod pretekstem leczenia zaburzeń seksualnych. Poszkodowanych jest 10, to dwaj nastolatkowie, wówczas mieli 15 lat, oraz 8 dorosłych osób w wieku od 24 do 35. Ksiądz miał zapewniać poszkodowanych, że posiada uprawnienia terapeuty, kursy medyczne i psychologiczne. Pod pretekstem posiadania uprawnień i wiedzy do prowadzenia terapii związanej z zaburzeniami popędu seksualnego, wzbudzenie zaufania poprzez rozmowę na tematy osobiste, dwukrotnie doprowadzić postępem do poddania się innej czynności seksualnej.
Poszkodowani w procesie zeznali, że musieli się rozbierać do naga, zakładać opaskę na oczy, po czym ksiądz wykorzystał ich, dotykał miejsc intymnych. Według prokuratury zachowanie skazanego miało na celu zaspokojenie popędu seksualnego. 2 lata temu sąd w pierwszej instancji skazał Rafała K. na 3 lata więzienia za molestowanie nieletnich. Uniewinnił od zarzutów wobec dorosłych. Po apelacji prokuratury sąd karę zaostrzył do 10 lat i 6 miesięcy za czynności wobec wszystkich osób poszkodowanych. Wyrok jest satysfakcjonujący. Prokuratura praktycznie nieznacznie odbiega od wniosków, jeżeli chodzi o karę łączną. Państwo spełniło swoją rolę. Księdza reprezentuje obrońca z urzędu. W jego opinii wyrok jest krzywdzący. Rafał K. nie przyznaje się do winy. Nie przyznaje się do winy. No, zresztą, jak widzieliście Państwo po reakcji, jest to oburzony stanowiskiem całości. No i też on dodatkowo to przeżywa, ponieważ tą nagonka, która jest czyniona na niego, no, z uwagi na jego pozycję. Rafał K. ma ponadto zapłacić zadośćuczynienie wszystkim poszkodowanym w wysokości od 15 do 25 tysięcy złotych. Nie może się z nimi kontaktować. Otrzymał też 10-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z wychowywaniem i edukacją małoletnich. Ksiądz z dziennikarzami rozmawiać nie chciał. Jestem osobą prywatną i nie życzę sobie naruszania moich praw. Wyrok jest nieprawomocny. Kuria zawiesiła księdza w posługach kapłańskich. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Pociski przeciwpancerne, moździerze, karabiny i grupy snajperskie. W podtoruńskim Kijewie odbyły się dziś specjalne ćwiczenia wojskowe. To początek obchodów 6-lecia Centrum Szkolenia WOT w Toruniu. Precyzyjne i skuteczne. Przeciwpancerne pociski kierowane Javelin to od kilku lat ważny element wyposażenia polskiej armii. Ich obsługa wymaga specjalistycznego szkolenia. Nie ma na świecie pancerza, którego ten pocisk nie byłby w stanie pokonać, przebić. Pocisk może pokonać dystans nawet 4 km, natomiast żeby on został wystrzelony, musi być naprowadzony przez jednostkę sterującą. Możliwości javelinów, ale także granatników M72, karabinów UKM2000 czy moździerzy były prezentowane podczas ćwiczeń na poligonie w podtoruńskim Kijewie. Ich scenariusz i przebieg instruktorzy z Centrum Szkolenia WOT w Toruniu opracowali tak, by oddawał realia pola walki. W czasie zajęć rażono cele rzeczywiste, czyli ustawiono rzeczywiste pojazdy. Kolejny raz skuteczność potwierdziły nasze karabiny wyborowe i snajperskie. Centrum Szkolenia WOT w Toruniu istnieje od 6 lat. Specjalne ćwiczenia odbyły się w ramach Święta Jednostki. Każdego roku organizuje ona około 40 różnego typu kursów. Są to zarówno szkolenia specjalistyczne, szkolenia instruktorskie, szkolenia dowódcze i tak naprawdę jesteśmy jedyną placówką w naszym kraju, która realizuje m.in. szkolenia operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin. Kolejne lata, które centrum czekają, to rozwój i implementacja nowych pomysłów, nowej taktyki i nowych środków walki do szkolenia plutonów leki piąt. Ćwiczenia obserwowali także amerykańscy żołnierze, którzy od lat współpracują z centrum. Te ćwiczenia potwierdzają tylko skuteczność sprzętu i dobre przygotowanie żołnierzy. Wszystkie cele zostały trafione i o to właśnie chodzi. Obchody Święta Centrum zaplanowano również na sobotę. O godzinie 11 na Rynku Nowomiejskim będzie można zobaczyć wojskowy sprzęt, a także spotkać się z żołnierzami. Toruń, Olga Taraszka. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Wysoka cena opieki. Szpital miejski w Toruniu wycofuje się z kontrowersyjnego zarządzenia. Obrazki i słowa podczas festiwalu w Bydgoszczy. Tarcza Wschód i inwestycje w umocnienie polskiej granicy wschodniej. Podczas konferencji prasowej plany rządu komentował kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski. Jak przekonywał, ważne są konkretne rozwiązania. O obronności mówił w Bydgoszczy kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Kosma Złotowski odniósł się do zapowiedzi zainwestowania przez rząd 10 miliardów złotych w fortyfikacje na wschodniej granicy. Oceniamy generalnie dobrze, no to jest słuszny kierunek. Dobrze by było jednak, żebyśmy wiedzieli, na co te pieniądze mają iść, na czym miałyby polegać te fortyfikacje. Tutaj na razie mamy bardzo enigmatyczne zapowiedzi. Europoseł zaznaczył, że sprawa obronności jest jedną z najważniejszych spraw, a wydatki na obronność powinny systematycznie rosnąć. Bydgoszcz, Edyta Starczewska.
Wybory do Parlamentu Europejskiego już 9 czerwca. Tymczasem reprezentanci komitetów wyborczych zostali zaproszeni do debaty na temat rolnictwa. W dyskusji ostatecznie wzięło udział 4 kandydatów na europosłów. Debacie o rolnictwie przysłuchiwali się najbardziej zainteresowani. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele 4 komitetów wyborczych. Jedno z pytań dotyczyło konkurencyjności rolnictwa w kontekście Zielonego Ładu. Chciałbym wprowadzić coś takiego, żeby był jakakolwiek określona średnia ceny naszych produktów polskich. I przede wszystkim, żebyśmy dbali o polską żywność. Nakłady poniesione nie zawsze są równomierne, potem obdarowywane w plonie, a on się przekłada na dochody każdego gospodarstwa. Klimat się zawsze zmieniał, często się zmieniał bardzo radykalnie. No, to właśnie z powodu zmian klimatu możemy spod Sahary wydobywać ropę naftową. Dopóki jesteśmy w eurokołchozie, to się nic zmienić nie da. Bo my jako Polska nie mamy tam nic do gadania. Pytania były zadawane w 2 seriach. W pierwszej politycy odpowiadali na ten sam zestaw pytań. W drugiej kandydaci do Parlamentu Europejskiego odpowiadali na indywidualne pytania i mogli się wzajemnie odnosić do swoich wypowiedzi. Pytania przygotowali rolnicy, którzy przesłali je do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Rolnictwo jest gałęzią produkcji, która ma nadwyżkę eksportową, a więc dla nas istotny jest handel jak najszerszym ilością odbiorców, a nie zamykanie się w swoim gronie. Chcemy pokazać podejście poszczególnych osób i komitetów do zagadnienia bycia w Unii. Debata z kandydatami do Parlamentu Europejskiego została zorganizowana na prośbę protestujących rolników. Minikowo Edyta Starczewska. 80 zł za godzinę monitorowania czynności życiowych czy pomoc w karmieniu i pojeniu. Szpital miejski w Toruniu zaproponował pacjentom dodatkową opiekę pielęgniarską. Zarządzanie wywołało burzę i skłoniło do reakcji rzecznika praw pacjenta i władze miasta. Dyrektor szpitala została wysłana na zaległy urlop, a sprawę zbada specjalny zespół. To wyjątkowo trudna i obciążająca praca. Na pielęgniarkach spoczywa wiele obowiązków. Krzysztof Jóźwiak na oddziale hematologii Toruńskiego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego spędził ostatnie 4 tygodnie i o opiece nie powie złego słowa. Nie zawsze żona czy tam córka mogła przyjechać. Potrzebna była woda czy cokolwiek. Powiedziało się to, przyniosły, kupiły, zrobiły zakupy. Wszystko w ramach zawodowych obowiązków. Dlatego informacja o opłatach za dodatkową opiekę pielęgniarską, w tym pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, toalecie przeciwodleżynowej, karmieniu i pojeniu czy monitorowaniu czynności życiowych, wzbudziła kontrowersje. Świadczenia, które zostały wymienione, one znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych i nie powinny być finansowane przez pacjenta, bo są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W zaistniałej sytuacji zwróciliśmy się do pani dyrektor szpitala z prośbą o pilne wyjaśnienie. Postępowanie wyjaśniające wszczął także rzecznik praw pacjenta. Władze szpitala tłumaczą, że dodatkowa opieka pielęgnacyjna jest prawem każdego pacjenta, o czym mówi ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna nie może zastępować ani wyręczać standardowej opieki pielęgniarskiej, ale tylko ją uzupełnić. Takie wyjaśnienie nie przekonuje jednak władz miasta. Decyzją prezydenta Torunia dyrektor szpitala została wysłana na zaległy urlop, a pacjenci usłyszeli przeprosiny. Ja w tym miejscu pragnę przeprosić zarówno pacjentów, jak i ich rodziny, ale również opinię publiczną i powiedzieć, że tak to ogłoszenie mogło wprowadzać błąd i chcemy tego uniknąć. To czy w szpitalu usługi pielęgnacyjne były realizowane odpłatnie, wyjaśni powołany przez prezydenta zespół. Który zobiektywizuje sytuację, dokona analizy, a potem dostarczy mi wiedzę w formie raportu pokontrolnego do dnia 28 czerwca. Problem jest o wiele szerszy, który należy zbadać bezzwłocznie i w ramach tego zespołu. Szpital zapewnia, że treść ogłoszenia dotyczącego płatnych usług opiekuńczych została zmieniona, a w ostatnich kilkunastu latach nie było przypadku, by ktoś się na taką ofertę zdecydował. Toruń, Joanna Wojnowolska.
Jak przygotować się do nadchodzących wakacji, by były zdrowe i bezpieczne? W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa poświęcona wakacyjnym zagrożeniom, zorganizowana przez Sanepid. Bez obowiązków i kontroli, wakacje to czas zbierania nowych doświadczeń, nie zawsze pozytywnych. Są takie fale. Może to są też powakacyjne, może związane, nie wiem, z jakimiś wyjazdami. Zgłaszają się pacjenci, którzy mają wątpliwości, obiekcje, czy podczas ich ryzykownych kontaktów, w ogóle może nie tylko seksualnych, mogło dojść do zakażenia. Od początku roku w regionie odnotowano 30 przypadków zakażenia wirusem HIV. Wakacyjna beztroska sprzyja także sięganiu po używki, takie jak papierosy, alkohol czy narkotyki. Nie wiem, może dla spróbowania, bo to fajne, albo jakieś, nie wiem, ale zbyt fajne to nie jest. Patrząc na statystyki, to jest to problem, ponieważ osoby, które utonęły, niejednokrotnie były pod działaniem alkoholu. I to jest też właśnie nasza gdzieś bolączka, z którą spotykamy się praktycznie co roku. Niektórzy wakacyjne zabawy zamieniają na własny pokój i komputer. Brak kontaktu z grupą sprzyja uzależnieniom od gier i internetu. Jeżeli osoba, która jest w stanie jeszcze to opanować, to jest dobrze. A jeżeli już nie jest tego w stanie opanować, na przykład 13 godzin siedzi przed komputerem od razu po powrocie ze szkoły, no to jest takie już... No średnio. A tobie się zdarza kilkanaście godzin spędzić przed komputerem? No zdarza się, ale to nie tak często, ale zdarza się. O zagrożeniach, na jakie są narażeni młodzi ludzie w czasie wakacji, rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bydgoszczy. Zainaugurowała ona coroczną akcję Bezpieczne Wakacje. Zależy nam na tym, aby w taki sposób konstruktywny i pełny przygotować młodzież do tego, aby nie podejmowała ryzykownych zachowań, aby troszczyła się o swoje zdrowie i miała też refleksję, czy rzeczywiście te decyzje, które podejmuje, są słuszne. Rad ekspertów wysłuchali uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Spektakle, wystawy ilustracji książkowych, warsztaty plastyczne czy komiksowe to tylko część programu Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci Literobrazki, który odbywa się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. Jego celem jest zachęcenie najmłodszych do czytania i promocja książki dla dzieci. Festiwal rozpoczął się dziś i potrwa do niedzieli. Rozpoczynamy z przedstawieniem teatralnym, kończymy koncertem. A w międzyczasie mnóstwo warsztatów. Spotkamy się z Cecylką Knedelek, porozmawiamy sobie o rzemikach guzikowych. Zrobimy różne ciekawe rzeczy, między innymi zajęcia sensoryczne z Lucyną Eluszkiewicz. Więc tych atrakcji jest bardzo dużo, a temu wszystkiemu towarzyszą koncerty oraz kiermasz książek. Kiermasz książek we współpracy z księgarnią To Nie Bajka. Będzie można przyjść, obejrzeć książki i kupić je dla swoich dzieci. Wszystko dzieje się w Bibliotece Głównej, Starynek 24. Cała biblioteka zamienia się w Królestwo Dzieci, bardzo nas to cieszy. Całe festiwalowe zamieszanie zakończy się koncertem muzyków Filharmonii Pomorskiej z muzyką bajkową, filmową, więc będzie zarówno muzycznie, plastycznie, ale przede wszystkim książkowo. Włocławski fajans wychodzi na ulicę. Obok wielkiej filiżanki na ulicach miasta od niedawna można oglądać także fajansowe ławeczki. Której kuchni nie zdobiły takie talerze, które kwiaty nie gościły w takim wazonie? Każda gospodyni domowa chciała mieć pod swoją opieką włocławski fajans. Każde pociągnięcie musi być pewne. W zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, poza rzecz jasna oryginalnym fajansem, można znaleźć i takie perełki jak te właśnie nagrania. Opowieść o dłoniach, które tworzyły niepowtarzalne wzory. Malarki malowały to, co same z tradycji ludowej znają. Historia włocławskiego fajansu sięga XIX wieku, ale to lata 50. i 60. XX wieku rozpoczęły złotą erę dla włocławskiej fabryki, która trwała do lat 90. Kiedy świat przyspieszył, tradycja jeszcze bardziej zwolniła. Jednak dzięki determinacji tych, których tempo zmiany nie odstrasza, stworzono fajansową manufakturę. A sam wzór pojawia się nie tylko na talerzach, ale i chociażby biżuterii, a od pewnego czasu i w miejskiej przestrzeni. Postanowiliśmy, aby w naszym pięknym parku na Słodowie, właśnie wraz z początkiem wiosny, zaistniały ławeczki o białym, zielonym, niebieskim tle z motywami fajansowymi. Ławki najpierw zostały wyczyszczone i przygotowane do malowania. Wzory wykonała malarka fajansowa Krystyna Zagrabska.
Po prostu ja maluję to, co mi do głowy w tej danej chwili przychodzi. Mam nieraz jakieś tam pomysły, to wtedy na przykład tak jak odnośnie ławeczek, to sobie, że każda będzie inna, każda będzie w innym kolorze. Można więc na chwilę się zatrzymać, usiąść i powspominać bieg historii Włocławka. A teraz czas na informacje sportowe. Ze mną w studiu jest już Artur Onacki. Dzień dobry. I będziemy mówić o biegu lekkoatletycznym. Bo w Gorzowie trwa meeting lekkoatletyczny. Z dobrej strony w biegu na 400 metrów zaprezentowała się Kinga Gacka z BKS-u Bydgoszcz. Zajęła drugie miejsce z czasem 52 sekundy i 29 setnych. To jej nowy rekord życiowy. Jest dobrze, ale mam nadzieję, że będzie lepiej, bo no bieganie 52 sekund średnio mnie interesuje już w tym sezonie. Cieszę się z życiówki, ale właśnie czekam już na to 51 z przodu. Troszkę póki co w Polsce mam pecha do warunków, bo dzisiaj są dosyć mocne podmuchy wiatru. W Chorzowie było dosyć chłodno i myślę, że wszystkie dziewczyny były zawiedzone tymi wynikami. Także też troszkę czekam na takie dobre warunki. Ambitna Kinga Gacka. Więcej o meetingu i inne informacje sportowe w serwisie o 21.45. To był Artur Onacki. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. A my zmieniamy temat. Przyroda, leśnictwo i łowiectwo to główne tematy konkursu wiedzy pod nazwą Las bez tajemnic, skierowanego do uczniów szkół podstawowych. Konkurs po raz 15 odbył się na terenie Nadleśnictwa Brodnica. Sygnał łowiecki wezwał młodzież do rywalizacji. Temat życie w lesie. Żaby w wodzie, na przykład jak jest okres gotowy, to zamieniają skóry na niebieski. Uczestnicząc w takich konkursach jak właśnie ten, mogę zdobywać większą wiedzę o właśnie biologii, różnych takich lasach i ogólnie ekologii tam. I też lepsze oceny są. Konkurs do najłatwiejszych nie należał. Trzeba było się wykazać między innymi znajomością gwary myśliwskiej i łowieckiej, wiedzą na temat zachowań godowych zwierząt oraz rozpoznać ptaki po wydawanych przez nie odgłosach. Las jest o tyle wyjątkowym środowiskiem, że mamy tu bardzo dużą różnorodność przeróżnych organizmów i roślin, i zwierząt, i bakterii, i grzybów. Natomiast wiemy, że każdy z tych organizmów jest szalenie ważny. Jest to pogłębienie wiedzy na temat polskiej przyrody, polskiego leśnictwa oraz łowiectwa. Ogromną wiedzę wnosi dla uczniów i myślę, że w wielu przypadkach procentuje ta wiedza w późniejszym czasie. Jedną z atrakcji był pokaz raroga górskiego. Drapieżny ptak o imieniu Ester jest wykorzystywany w łowiectwie. Tego również mogli się dowiedzieć uczestnicy konkursu. Rarogi rzadko pikują. W szczególności właśnie polują w tandemie, w dwójkę, osiągając niskie prędkości i łapiąc swoją ofiarę w locie poziomym, ścigając ją, doganiając po prostu i łapiąc. Konkurs Las bez tajemnic odbył się w związku z przypadającym 22 maja Światowym Dniem Różnorodności Biologicznej. Edyta Starczewska, TVP3 Bydgoszcz. A teraz zobaczmy, czy pogoda będzie sprzyjała spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Magdalena Żakowska. Witam serdecznie. Nie tylko do końca tego tygodnia, ale też na początku przyszłego towarzyszyć będzie nam już nie wiosenna, ale wręcz letnia pogoda. Ale musimy tą pogodę cały czas obserwować, by nie zaskoczyła nas zmianą, bo płynie do nas nie tylko ciepłe, ale też bardzo wilgotne powietrze. W najbliższych godzinach, a także w pierwszej części nocy w wielu miejscach wypiętrzą się kłębiaste chmury, które przyniosą przelotne opady i lokalne burze. I te burze mogą być bardzo gwałtowne. W drugiej części nocy pogoda zacznie się poprawiać. Nie zabraknie rozpogodzeń. Jutro do południa dużo słońca i ciepło, będzie około 25-26 stopni, ale już po południu znów ta pogoda zacznie się zmieniać, znów pojawią się chmury, przelotne, ale intensywne opady deszczu i burze, które ponownie mogą być bardzo gwałtowne. W poniedziałek również taki zmienny typ pogody, dopiero od wtorku więcej słońca i ciepło, ale nie upalnie, bo termometry pokażą 23 stopnie, a szczegóły najświeższej prognozy pogody już za chwilę. Zapraszam. A w zbliżeniach to już wszystkie informacje. Kolejne o godzinie 21.30. Do zobaczenia.